Rzecki jest uznawany za ojca baletu narodowego. Jest oczywiście rocznica, w związku z tym na pewno każda rocznica jest warta tego, żeby sięgać po literaturę polską, żeby swoją muzykę promować, a wydaje mi się, że muzyka Różyckiego jak najbardziej na to zasługuje. Forma spektaklu tego sprzed 100 lat w naszej dzisiejszej realizacji odbiega od tamtej formy. Uspółcześniamy ten spektakl, po prostu nadajemy mu większą dynamikę. Sam tytuł był tylko pretekstem do rozważań nad człowiekiem, nad tym, co jest w nas, tak? Nad walką dobra i zła, która się odbywa wewnątrz każdego człowieka. Zapominamy o swoim człowieczeństwie, gdzieś nam umyka dobro, umyka nam miłość. Mam tego plusa, że znam swojego diabła, pracuję z nim kilka lat, także spokojnie dość. To jest ciekawe z tej strony, że możesz przeżyć troszkę inną rolę jakbyś, tak? Bogactwo, które ci kusi na przykład, a inne rzeczy. I możesz pobyć troszkę innym człowiekiem. No to fajnie jest. A mój diabeł, ja go znam, to Dmitrij, to bardzo miły jest. Bardzo podchodzisz właśnie, jakim by ty chciał zobaczyć tego diabła, jaki on musi być. Czy on musi być taką okopostacią, czy musi być złym, czy odwrotnie twoim najlepszym przyjacielem, który kusi nas na to, co siedzi w każdym z nas w środku, na jakieś nasze zachcianki, czy jakieś marzenie, czy co by my bardzo chcieli, tylko że nie zawsze to jest dobre dla nas, czy dla otoczenia. Chcę, żebym to była postać taka różnoplanowa, żeby nie była taka sama cały czas, żeby cały czas się zmieniała, żeby niektóre rzeczy tak wychodzili trochę tak ze środka, tak naturalnie. Kobietę wysyła diabeł po to, żeby uwieść Twardowskiego, który no, poprzez działanie namiętności i kuszenia mojej postaci decyduje się na podpisanie tego cyrografu. Scena podróż, czyli w tej podróży tego pana Twardowskiego spotka diabeł i po drodze jakby diabeł prowadzi w scenę złota i ja jestem tą główną postacią tej sceny złota i bogactwa, czyli złota kobieta. I ta złota kobieta jest stworzeniem tego diabła, czyli ona jest bardziej jak narzędzie, żeby zabrać duszę tego Twardowskiego. My mamy podróże fantazy, my mamy podróże w kosmos, my mamy podróże bardziej w głąb siebie. Pan Twardowski i diabeł to jest taka jedność, która jest w nas. To jest cały czas przepychanka między dobrem i złem. I ja od nich wymagam zdecydowanie więcej gry aktorskiej. Oni muszą się tutaj zmierzyć ze swoim wnętrzem, ze swoimi demonami i jednocześnie umieć je przenieść na scenę, pokazać pełną paletę emocji. To jest bardzo trudna rola i nie możemy wyjść ze swojej postaci, czyli zawsze musimy czarować tego Twardowskiego i też tak samo być w duecie z diabłem. Masz drugie rzeczy technicznych, choreograficznych i jest bardzo skomplikowane, bo powinien pokazać, jak i w pierwszej, drugiej postaci starego młodego Twardowskiego były bardzo duże emocje. I to nie jest jak film, to jest teatr i twoje emocje na twarzy powinny być bardziej
bardziej ostro pokazany, bo nie mamy takich bliskich planów. To jest ciężko. Takie dopełnienie wszystkiego to jest kostium, to jest fryzura, to jest makijaż cały. No ale też trzeba użyć swojej gry aktorskiej, której my jako tancerze w zasadzie uczymy się przez cały czas trwania naszej kariery. Kreujemy różne postacie. Trzeba użyć naprawdę całego swojego ciała, języka naszego ciała, żeby my nie możemy tutaj wyrazić nic jak gdyby słowem, tak? Wszystko musimy sprzedać widzowi naszym ruchem, naszą grą, mimiką, naszą grą jak gdyby aktorską, ale bez używania dźwięku. Naszym dźwiękiem jest orkiestra, która nam dogrywa całość, a muzyka jest tak spójna z ruchem, że w nas, tancerzach, wyzwala jak gdyby te emocje, które możemy oddać widzom. Tak naprawdę nie jest to klasyczny balet. To jest ewidentnie balet pantomima, czyli balet z historią. W związku z tym, żeby dobrze też opowiedzieć historię, żeby to nie było tylko dramaturgicznie ciekawe, ale również do zatańczenia, to się pojawia mnóstwo polskich tańców, na czele właśnie z krakowiakiem, z operkiem, oczywiście z polonez, ale również pojawiają się takie ciekawe tańce, jak na przykład czardasz albo kozak, niezwykle interesującej szacie instrumentacyjnej. Jest dużo momentów, gdzie muzyka tak napędza, że daje jakieś mocy czy coś, czy odwrotnie trzeba zwolnić. Jest momenty, kiedy jakieś tam idą paparazzi, plotki, gdzie trzeba trochę odpuścić, pograć, być takim kokietliwym, tak uśmiechać się do wszystkich, że jakoś stworzyć jakąś sytuację ciekawą, albo zamieszać wszystkim, nakręcić w głowie, żeby wydarzyło się coś ciekawego. Instrumentacja to jest w ogóle podstawowy tutaj atut tej muzyki. Olbrzymia orkiestra z fortepianem, z czelestą, z powiększoną perkusją. To wszystko z ksylofonami, z dzwoneczkami, z dzwonami. To wszystko świetnie jest wkomponowane jakby w libretto, w treść, które oczywiście można modyfikować i tak się dzieje też w Operze Krakowskiej. Jest to bardziej zuniwersalizowane, nazwijmy to w ten sposób, uogólnione jako temat faustowski, tak? Jako temat chęci bycia wciąż młodym, wciąż pięknym, wciąż bogatym. To jest zawsze atrakcyjne, bo to będzie zawsze historia o nas.